Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas wasz wierny, zawsze uśmiechnięty samuraj Mariusz Borkowski oraz... wiecznie zmęczony Paweł Dębowski. Aha, ty zmęczony. Dobra. Wiem, dlaczego jesteś zmęczony, ale pewnie dzisiaj będziemy o tym mówić. Witamy drogie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 78. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. No jak zawsze serdecznie z Pawłem zachęcamy was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. No i dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. No i nie zapominajcie o tym takim pięknym małym dzwoneczku. No i też również dziękujemy za wasze obecne i przyszłe wsparcie na Patronite. No i oczywiście dziękujemy wszystkim patronom oraz osobom, które no tam wrzucają filiżankę na Ko-fi dla Pawła, bo Paweł potrzebuje, jak gra po nocach. Później ja patrzę na tę godzinę, ile ty tam spędzasz. No... i tak za mało. Ja się powstrzymuję, żeby powiedzieć o tej grze, no ale dobra. Ta gra, mój drogi, to będzie dopiero pod koniec. Ja wiem. Pod koniec miesiąca. Jeszcze nie możesz się śmiać. Wiem, ja już zacieram rączki. W każdym razie, moi drodzy, witamy was w lepszym nowym roku 2024, w którym no, wspólnie z Pawłem życzymy wam spełnienia waszych growo-muzycznych marzeń, a co najważniejsze, dużo zdrowia. I dzisiaj wspólnie z Pawłem... Aha, kurde. No to trochę wtopa. Przepraszam najmocniej, no całkiem zapomniałem... No chyba zapomniałeś o kimś. No właśnie, całkiem zapomniałem o naszych gościach. A dokładnie niesamowitej załodze G, no pozostałych członków redakcji G Music, którzy zawitali do naszego wirtualnego studia. No witajcie wszyscy, cześć. Cześć. No, Krzysztof Kuz, Iza Besztocha, Konrad Belina Brzożowski, Michał Jaskuła, Marcin Maślanka. No to jest ogromna przyjemność móc was znowu słyszeć w naszych skromnych progach i też jesteście taką jakby szarą eminencją. A Konrad stara się dosyć często nas odwiedzać, dlatego tym bardziej cieszymy się z Pawłem, że jesteście razem z nami i że będziemy mogli dzisiaj podsumować ten rok. No właśnie, ten rok. I powiem wam tak, że no zaraz oczywiście od każdego z was usłyszymy te top 3, taką trójkę najlepszych albumów waszym zdaniem. A może się nawet jeszcze zdarzy i będziemy mieli chwilę czasu, żeby powiedzieć o takim jednym zawodzie tego minionego roku. Ale ja wam powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o mnie, ten rok 2023 niekoniecznie pozytywnie wpłynął na premiery ścieżek dźwiękowych do gier wideo. No, ja mam odczuwam, że spora część z nich no, nie miała jakby własnych premier lub w zalewie pozostałych soundtracków, no, nie otrzymała szans do przebicia się do większej świadomości odbiorców. Dlatego tak z mojej perspektywy moim głównym urządzeniem do ogrywania gier no, była znowu konsola Nintendo Switch, która bezustannie obdarowuje mnie no, fantastycznymi tytułami, a co ważne sprawia mi też dużo radości. Pewnie wy też przez chwilę powiecie na jakiej konsoli bądź sprzęcie ogrywaliście. No ale przymierzając się też do tej dzisiejszej rozmowy z Pawłem, no ja osobiście w ciągu ostatnich 2 miesięcy no przesłuchałem no blisko 100 albumów, w tym również z tych tytułów, które też nie miałem okazji zagrać, no bo powiedzmy sobie szczerze, 2023 był przeładowany, no za dużo tego było osobiście, nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, no ale niestety inwestorzy ścigają, rzucają batami, macie wydać grę, no i też pandemia swoje też zrobiła niestety. No i takie moje dzisiejsze wyróżnienia też oparłem, pewnie wy również, o przemyślenia, czego ja tak naprawdę oczekuję od muzyki do gier wideo. I na pewno nie chodzi o to, żeby była oryginalna, czy nowatorska, czy tworzyła też jakieś nowe trendy w muzyce. Bardziej, aby dawała przyjemność podczas gry lub samego odsłuchu poza grą.
I w takim razie zaczynamy. Co uplasowało się na miejscu trzecim u Marcina Maślanki? Marcinie, co się u ciebie na trzecim miejscu znalazło? No u mnie, nie wiem, czy nie wybije się trochę od reszty. Bo nie, no jest to uwierz soundtrack... mi, że się dzisiaj nie wybije. Nie jest to soundtrack z gry AAA, z gry, której, o której było głośno przed jej premierą. No, jest to soundtrack z niezależnego studia Wishful i mowa tu oczywiście o grze, którą recenzowałem, czyli Planet of Lana i muzyce autorstwa Takeshiego Furukawy. No, kompozytor już dość znany w branży, bo napisał muzykę do Shadow of Colossus, stąd moja decyzja o nominacji. Nie do Shadow of Colossus, tylko The Last Guardian, pamiętam. The Last Guardian, pardon. Spoko, nic się dzieje. Stąd moja właśnie decyzja o nominowaniu go na trzecie miejsce, bo znaczy jest to muzyka magiczna, która moim zdaniem doskonale wplata się o wprawę wizualną. Bawi się naszymi emocjami, prowadząc wspaniałą taką narrację fabularną, powodując tym samym, że ten soundtrack jest takim nieodłącznym elementem rozrywki. Po prostu no nie wyobrażam sobie przejścia tej gry z wyłączoną muzyką. No i też, co sobie bardzo cenię w muzyce do gier, to to, że definiuje soundtrack pod tym kątem, jeżeli można go słuchać świetnie zarówno podczas gry, jak i jako osobne dzieło. I ten soundtrack również to robi. I tutaj mam też taką małą dygresję, ponieważ tak jak wspomniałem w recenzji, soundtrack kojarzy mi się z muzyką Joe Hisaishiego, który jest w top 3 moich ulubionych kompozytorów, stąd też no, jest to soundtrack, który mogę polecić każdemu, który ceni sobie muzykę animacji Studia Ghibli, czy samą twórczość Hisaishiego. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, mogę dorzucić jeszcze tyle, że no, póki co czekam na kolejne projekty Takeshiego Furukawy, bo jest to jeden z tych kompozytorów, który no nie tylko potrafi napisać wspaniałą muzykę do serialu czy filmu, ale również do gry komputerowej, a to jednak skill, no, który nie każdy kompozytor ma, co można udowodnić na podstawie kilku innych tytułów, które grałem w zeszłym roku, które miałem nadzieję nominować, a no tak się niestety nie stało. No tak. No ja też uznałem, że ta ścieżka dźwiękowa jest warta przesłuchania i wyróżnienia, no ale to już od razu mogę powiedzieć, że w mojej trójce się nie znalazła, bo pewnie każdy z nas za chwilę też powie, że naprawdę było momentami chyba ciężko wybrać tą trójkę. Dobrze, dzięki Marcin. Izo, co u ciebie się uplasowało na trzecim miejscu? Więc u mnie na trzecim miejscu postanowiłam umieścić Dead Space Remake autorstwa Trevora Gurekisa. Mimo, że twórcy nie zaprosili do współpracy autora oryginalnej ścieżki dźwiękowej do pierwszego Dead Space, czyli Jasona Gravesa, to jednak kompozytor świetnie poradził sobie z tym wyzwaniem i nie jestem pewna, czy nawet lepiej, bo momentami ten soundtrack brzmi ciekawiej niż ten autorstwa Jasona. Na przykład kompozytor zastosował świetne etniczne bębny w niektórych utworach, czy też dźwięki potworów jakby żywcem wzięte z trzeciej części gry, które zostały zaimplementowane w utworze The Hive Mind na przykład, także bardzo jestem pod wrażeniem tego soundtracku do remake'u tej gry. No i ogólnie cały soundtrack, jak i sound design trzymają bardzo w napięciu, więc dla mnie jest to w pełni zasłużone trzecie miejsce. Okej. No ja bardzo dobrze znam tą muzykę Jasona Gravesa i trzeba sobie też powiedzieć, że ona też wytyczyła pewne standardy chyba wtedy w horrorach, przynajmniej tak. tego typu. Ja tylko rzutem na taśmę przez chwilę przesłuchałem tą nową muzykę, więc ciężko mi się odnieść do tego, co powiedziałaś, więc to, co powiedziałaś, na pewno w jakimś stopniu mam wrażenie kontrowersyjne, ale dobrze, wiesz, ja wiem, że ty jesteś wielką fanką horrorów, a tutaj jakby wierzę tobie i z miłą chęcią sobie jeszcze raz to porównam. I wielką fanką Jasona Gravesa też. A, tym bardziej. Dobrze, Iza, bardzo ci dziękuję. Konradzie, mój drogi, co w topce, top 3, co się tam na tym trzecim miejscu się uplasowało u ciebie? W tym roku najłatwiej było mi wybrać top 1, natomiast jeżeli chodzi o top 2 i top 3, miałem z tym dosyć duży problem i myślę, że będzie dosyć zaskakująco, zwłaszcza gdy dojdziemy jeszcze do najmniej ulubionej ścieżki dźwiękowej.
Nie wiem, czy wolno, ale u mnie na trzecim miejscu będą dwa soundtracki. Okej, oszukujesz system. No dobrze, dajesz. Z prostego względu uważam, że oba warto wymienić, natomiast nie ciężko byłoby mi wybrać, który mi się personalnie bardziej podobał. I na trzecim miejscu u mnie będzie Diablo 4 ex aequo z Hogwarts Legacy. Tak dość nietypowo, wiem, w ogóle w tym roku... Powiedz, wytłumacz się, czemu tak. Diablo? Czemu Diablo? Bo Diablo... No właśnie, czemu Diablo? Bo Diablo 4 troszeczkę mi przywiódł soundtrack z dwójki i o dziwo wracałem do soundtracku z Diablo 4. Sama gra nie, jak najbardziej przestałem grać w Diablo 4 stosunkowo szybko. Uratowałeś mnóstwo sobie godzin życia, że tak powiem. Tak mi się wydaje, że jednak ten mozolny grind w late game'ie po prostu byłby rzeczą, która by mnie i tak odbiła prędzej czy później, mimo tego, że mam słabość do rogatych kobiet. Chyba to jest ta rzecz, która mi najbardziej nie odpowiada, że nie można się opowiedzieć po stronie Lilith, natomiast soundtrack bardzo mi odpowiadał. To, co tam się w nim działo. Natomiast Hogwarts Legacy w mojej opinii udało się stworzyć muzykę nie tak odległą od tego, do czego nas John Williams w filmach przyzwyczaił. Albo Jeremy Soul też w grach. Albo Jeremy Soul w grach, tak. Aczkolwiek w stare gry Harry Potterowe nie grałem. Natomiast Hogwarts Legacy faktycznie dla fana książek i filmów zdecydowanie brzmiał znajomo, ale w fajny sposób. Nie brzmiało to wtórnie. I dlatego te dwa soundtracki na tym samym miejscu, bo uważam, że oba jako AAA-owe soundtracki wyjątkowo zasługują na jakieś tam zauważenie. Chociaż... No żaden z nich nie był jakoś szczególnie wybitny i odkrywczy. To jest mój problem z 2023, że tak naprawdę tylko jeden soundtrack mi zrzucił buty z nóg i rozwalił na łopatki. Jestem ciekaw, znaczy domyślam się, ale mogę też być w błędzie. Ktokolwiek mnie zna, ten już wie i tak, co będzie ja się na pierwszym miejscu. Krzysztofie, trzecie miejsce. Co wrzuciłeś na trzecie miejsce? Wiesz co, ja w tym roku w ogóle poszedłem w doświadczenia filmowe, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe. Czyli jakoś... Marvel i DC. To mogę być faktycznie w mniejszości, bo na moim miejscu trzecim jest właśnie soundtrack do Spidermana dwójki. Ponieważ on nie jest niczym nowatorskim, nie jest niczym rewolucyjnym, ale sama gra jest na tyle fenomenalna, że ona bez tego soundtracku byłaby zdecydowanie miałbyś mniej odczuwalne wrażenie tej superbohaterskości w tej całej grze. I wydaje mi się, że już za samo to ten soundtrack zasługuje na trzecie miejsce, w moim odczuciu oczywiście, z tej przyczyny właśnie, że jeśli... Ja już się też przyzwyczaiłem chociażby po filmach, czy po tych wcześniejszych grach właśnie z serii Marvel Spider-Man, czy to właśnie Miles Morales, czy chociażby ta podstawka, że ten soundtrack jest pajęczy i tutaj ta dwójka zdecydowanie łączy z motywy z jedynki, czyli to takie Petero Parkerowe z tymi takimi trapowo-hip-hopowymi motywami Milesowymi. Też fajnie wprowadzone są motywy takie plemienne, takie tribalne w momencie, kiedy się pojawia Kraven, więc to też bardzo fajnie odświeża całą ścieżkę dźwiękową. I ja mam też takie dwa czy trzy kawałki, do których sobie po prostu wracam. Już gdzieś, nie wiem, na Spotify, jak sobie gdzieś odpalam, to lubię sobie do nich wrócić, fajnie się ich słucha solo. Natomiast no, cała ścieżka dźwiękowa, tak jak powiedziałem, nie jest w żaden sposób rewolucyjna, ale za samo dopasowanie i jeszcze powiększenie tej immersji w grze jak najbardziej według mojej opinii zasługuje na miejsce trzecie.
Okej, okay, super. Kiedyś musimy nagrać Krzysztofie podcast o muzyce do Spider-Manów z twoim udziałem. Tak, wtedy... ja wiem, że ty masz nieco inne zdanie na no temat. No ja mam trochę, dlatego mi się wydaje, że to byłoby niezłe, niezłe zderzenie, a Paweł też ma swoje zdanie. I właśnie, zapomniałem jeszcze o... Michale, twoje miejsce trzecie w takim razie. Pabla zostawiam jako... specjalne miejsce. Truskawkę na torcie. Tak jest, to jest wisienka na torcie. Tak, na tym zacytowałem Tomasza Hajto. Dobra. Ja tylko wspomnę na początek, że wszystkie trzy miejsca u mnie zajmują jakby podobne miejsce w sercu. Wszystkie trzy mi się super podobały. I tylko niuanse i detale wyróżniły po prostu i uplasowały na kolejnych stopniach. I na trzecim miejscu, o dziwo, sam jestem zaskoczony po przemyśleniu samym sobą, znalazł się Baldur's Gate 3. Tak, właśnie, okay. To jest ciekawe właśnie, bo najczęściej słuchanym artystą przeze mnie na Spotify był Borysław Slavov. Muzykę, której najczęściej słuchałem, był Baldur's Gate 3 w tamtym roku, ale nadal to dałem trzecie miejsce. I właśnie... No to jest wysoko i tak. Właśnie, to jest ciekawe właśnie, ale... Tak jak mówię, że jakby wszystkie trzy są takie, mi się bardzo podobały, tylko przemyślałem to wszystko i właśnie to jest to, że miejsca 2 i 1 mają coś ciutkę więcej, tak jakby zachowują takiego... Trochę więcej magii mają. Tak, i więcej magii właśnie jakiegoś na przykład bangera, do którego bardzo często wracam, a uważam do Baldur's Gate'a, że to jest bardzo dobry soundtrack. On bardzo fajnie emocjonalnie współpracuje ze scenami, bardzo dobrze prowadzi narrację tego, co się dzieje wizualnie. I super genialna robota. W ogóle bardzo się nie mogę doczekać koncertu, żeby to jeszcze na żywo wszystko fajnie usłyszeć. I już taki, wiadomo, kiedy 4 lata temu już był taki przesmak tego, co będzie się działo w maju, ale kurczę, no super, super robota Borysława. I właśnie to jest to, że to jest świetny soundtrack, ale brakuje mi czegoś takiego, takiej nutki, która super mi zapadła w pamięć. Nie jestem wielkim fanem piosenek w tej grze. Jakby one są ok, fajnie brzmią, te są dobrze napisane, ale i ten tekst i no nie wiem, jakoś coś mi nie do końca... Nie poruszyły. Tak, nie poruszyły. Coś mnie nie poruszyły. Jakby same kompozycje instrumentalne, super, ale te piosenki właśnie chyba to zepchnęły na trzecie miejsce właśnie. Całe to. Okej. Okay. No i to jest chyba ode mnie tyle, jeżeli chodzi o trzecie miejsce i uzupełnię może wyżej troszeczkę to. Super. No, mnie się podobały te piosenki właśnie chyba jako jedyne z tego. No. Okej. Każdy inaczej odebrał tą muzykę. Dobrze. Pablo, niech zgadnę. Yakuza na trzecim miejscu. Tak, zwłaszcza taka, która jeszcze nie wyszła. Ta. No nie, no była w tamtym roku. No był Gaiden, był oczywiście Gaiden, ale nie. Mancy zupełnie innego. Ale na początku, nie odnoszę się do tego, co mówiłeś na samym początku. Jeśli chodzi o oryginalność muzyki do gier, powiem to tak, w ubiegłym roku na samym tylko Steamie wyszło 14,5 tysiąca gier. Nie ma bata, żebyśmy to wszystko przeszli w ciągu roku, chyba żebyśmy się bardzo zepnęli, ale no nie wiem, tak to by się udało może setkę, może dwie setki tych gier przejść. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć całego tego medium, nie jesteśmy w stanie odsłuchać wszystkich albumów. Nie przejemy tego. Jest tego zdecydowanie za dużo, dlatego staramy się wybierać to, co jest mimo wszystko gdzieś w tej topce, gier. Ale wiadomo, jeśli są gdzieś gry na samej górze, znajdują się w tej topce, no to czasami mam trochę tak jak Mariusz, czyli słyszę cały czas w kółko te same dźwięki, te same utwory, tę samą muzykę, tak jakby cała branża się w ogóle nie rozwijała. A no wiadomo, koła na nowo nie stworzysz, ale możesz go ulepszyć. Więc taką filozofię sobie obrałem, szukając swoich najlepszych albumów, czyli takie soundtracki, które naprawdę, do których bardzo często wracałem w ubiegłym roku, często ich słuchałem, do których bardzo często wracałem i które dają z siebie coś jeszcze, jakiś taki dodatkowy element, dodatkowy taki twist, gdzie
który pozwala mi powiedzieć, że te albumy, te soundtracki troszkę wychodzą poza tę swoją podstawową rolę, czyli są po prostu jakimś backgroundem w grze, czy nie wiem, są jakimś umilaczem czasu. I to tak, to była taka lekka dygresja. Jeśli chodzi o moje trzecie miejsce, powiem tak, jeśli chodzi o pierwsze dwa miejsca, to tutaj dla odmiany w tym roku miałem bardzo łatwe zadanie, ale jeśli chodzi o trzecie miejsce, to tutaj miałem potężną zagwozdkę. I tak przeglądałem sobie te wszystkie albumy z całego roku i tak drogo eliminacji mój pierwszy taki wybór padł na Hi-Fi Rush. Czyli jest mnóstwo oryginalnych dźwięków, takich mocno punkrockowych. Nie tylko piosenki, ale sama muzyka jest sama sobie. Oj tak, jak najbardziej. I to, że pasuje do gameplayu, to, że wiesz, nóżka ci dokładnie, wiesz, aż sama chodzi do tego, żebyś wybijał rytm razem z głównym bohaterem, to jest coś przepięknego. Świetne. Fantastyczne doznania audiowizualne. Ale pod koniec roku rzutem na taśmę dostaliśmy Alana Wake'a 2. Czyli piosenka, show me the... O Jezus, wiesz, w Alanie Wake'u najważniejsze są metafory, najważniejsze są obrazy, elementy dialogu, wszystko to, co można podrzucić pod symbolikę, do metafor i tak dalej, i do tego worka elementów spokojnie mógłbym wrzucić tam muzykę, tak? Te wszystkie utwory, które grane są między rozdziałami, no też w pewien sposób opowiadają historię Alana i tego, co się dzieje dookoła. Te utwory, które słyszymy również w trakcie podróży, no też budują tę warstwę nie tyle dźwiękową, ale narracyjną całej gry. To jest bardzo rzadkie, spotykane i cholernie trudne do zrealizowania. Nie wiem, coś takiego ostatnio usłyszałem w Life is Strange pierwszym. Kiedyś o tym mówiłem, że główna bohaterka, kiedy zakłada słuchawki albo słucha radia i słucha tych piosenek, one nie są losowe, one nie są randomowe, one mają pewne znaczenie, zwłaszcza jeśli się wsłucha w tekst piosenek. W Alanie Wake'u działa to z taką podwójną, nawet potrójną siłą. Naprawdę szapobas dla Petriego, szapobas dla wszystkich autorów muzyki do Alana Wake'a. Naprawdę to im się naprawdę udało. Old God of Asgard, no przecież co oni tam wypadają? O Jezus, jak najbardziej. Paweł, czyli Alan Wake jest twoim top 3, tak? Tak, na trójce, okay. Na trzecim miejscu jest. Paweł, no, po prostu, wiesz, taką zmyłkę nam dał. Bardzo zbudowane intro. Prawda? Prawda? A dziękuję. Dlatego ja sobie Pawa zostałem zawsze jako wisienkę. A walka była naprawdę trudna, jeśli chodzi o to trzecie miejsce. To jest straszne. Dobrze, no to no, zanim... Ale tak się jeszcze wtrącę tutaj, odnośnie tego, że tyle tych gier wyszło na Steama, to mi się tak skojarzyło, bo taki mój znajomy też właśnie gracz, ma taki tam profil na YouTube, który nazywa się Przegrane Życie. Musimy całe życie przegrać, żeby te wszystkie gry przejść. No, z jednego tylko roku, no nie? No, no nic. Ja też miałem straszny problem. Bardzo dużo świetnej muzyki też japońskiej. Ja już od razu powiem z miejsca, na mojej liście ani się Octopath Travel 2 nie pojawił niestety, ani się Star Ocean Second Air się nie pojawił i wiele, wiele innych przegenialnych ścieżek dźwiękowych z Japonii i nie tylko, ale znalazła się muzyka Eriko Wibarnea, Yasunori Mitsudy, Vincenta J. Glonsa i Risa Millera, a mianowicie oczywiście muzyka do Sea of Stars. To jest na moim miejscu trzecim. No i powiem tak, Sea of Stars na każdym kroku w mojej opinii przypominano Chrono Triggera, no szczególnie w tej zakresie oprawy audio. Nic z tym też dziwnego, no bo sam Yasunori Mitsuda miał swój skromny udział w tym projekcie. No i co? No i to, że dostajemy paletę różnych dźwięków nawiązujących stylistyką do ery 8 lub 16-bitowych japońskich konsol. No jest to taki nostalgiczny pociąg do beztroskich czasów, a nawet elektroniczne rockowe brzmienia, które spowodują u nas wszystkich tupanie stóp do rytmu. No i trzeba powiedzieć tutaj szapobanu, bo Sea of Stars od studia Sabotage dzięki zbiórce na Kickstarterze no udowodniło nie tylko, że jest potrzeba powrotu do tworzenia produkcji w duchu lat 90. gier,
ale także jak bardzo chcemy, by otrzymywać gry robione z pasji i miłości, a co najważniejsze, które brzmią jak muzyka do gry. No bardzo polecam tutaj nie tylko samą grę, ale również przesłuchanie ścieżki dźwiękowej do Sea of Stars, a także odsyłam do recenzji Pawła na stronie Game Music. A to były nasze miejsca trzecie, teraz przejdźmy może do miejsca drugiego. I tutaj, bo Iza się zaczęła odzywać, Iza, co na twoim miejscu drugim się znalazło? No u mnie na miejscu drugim jest bezapelacyjnie Alan Wake 2. No proszę, już mamy drugiego Alana Wake'a, okej. Okay. No będzie głosowanie później. No. Gdyby ten soundtrack ukazał się oficjalnie jako album, no to byłby pewnie na pierwszym miejscu u mnie, jednak oceniając go musiałam bazować na tym, co słychać w grze, gdyż soundtrack się jeszcze niestety nie ukazał i nie wiadomo, czy się w ogóle ukaże. Tak, ma się w styczniu ukazać. Już Petri pisał w grudniu, że się ukaże. O, to super, fajnie. W wersji cyfrowej. No, więc w grze no, brzmi on bardzo dobrze. Petri Alanko po raz kolejny udowodnił, że ma talent do pisania zarówno ładnych melodii, jak i trzymających w napięciu horrorowych sekwencji. No do tego jak zwykle otrzymujemy ciekawy zestaw utworów w ramach muzyki na licencji, czyli to co było w pierwszym Alanie Wake'u, no i potem też w Quantum Break i w Control. Wszystkie chyba gra Remedy, tak? Wszystkie tak, piosenki, ja w ogóle uwielbiam gry od Remedy, więc jestem wielką fanką tego studia, chociaż oni robią specyficzne produkcje, które nie są dla każdego. No i powracając... Na szczęście. No i powracają znani też z pierwszego Alana Wake'a oraz Control muzycy, co już mówiliśmy, z zespołu Poets of the Fall, którzy w grach występują jako Old Gods of Asgard. No i tutaj wykonują między innymi zabawny utwór opowiadający o perypetiach Alana, który został świetnie zaimplementowany w rozgrywkę. Zupełnie jak ich kawałek Take Control, który towarzyszy nam w labiryncie popielniczki w grze Control. Także to akurat super im wyszło. I piosenki w ogóle, które się pojawiają między rozdziałami, jest tak. Coś takiego. To jest w ogóle... Oni tam chyba zatrudnili kilka zespołów, żeby napisały piosenki, te zespoły do gry. Tak, bo to są specjalnie napisane utwory przez te zespoły, a nie tak jak było w przypadku pierwszego Alana, takie tam losowe utwory tam, tychże zespołów, wykonawców. No więc dla mnie to jest w pełni zasłużone drugie miejsce. Okej. Okay. Konradzie, twoje drugie miejsce. No powiem ci, tutaj miałem też dosyć trudny wybór pomiędzy dwoma kompozytorami, mianowicie Inonem Zurem a Borisławem Slawowem. Tak, bo... Tutaj... Ja jestem zaskoczony, że brałeś Inona Zura pod uwagę, jeżeli chodzi o trójkę. Wiesz co, jeżeli właśnie, nie? Inon Zur to kompozytor zresztą też związany z Baldur's Gate'em i szczerze chyba prywatnie w takim moim idealnym, alternatywnym świecie to on by napisał muzykę do trzeciego Baldur's Gate'a, bo biorąc pod uwagę jakim, nie możemy używać brzydkich słów? No, stara się może jakiś synonim znaleźć. Dobrze, jakim koprolitem jest Starfield? Przy okazji ktoś sobie wygoogla nowe słowo, co to są koprolity. Ale chyba to jest najlepsze słowo, bo wszyscy wiemy, jaką skamieliną jest silnik Starfielda. Więc szkoda czasu antynowego. Biorąc pod uwagę, jak Inonowi się udało napisać naprawdę dobrą i bogatą muzykę do tak żadnej fabuły, to tak nijakiej gry, bo to jest chyba bezapelacyjnie najgorsza produkcja Bethesdy. I to łącznie z Falloutem 76 licząc. To naprawdę no, według mnie to jest tytaniczna robota, żeby pracować przy słabym projekcie i mimo wszystko zrobić coś, co potrafi być interesujące, coś, co potrafi brzmieć ładnie. Natomiast Baldur's Gate 3, no cóż, jest to kolosalny tytuł, przy którym Borisław miał niebotyczną skalę. Wydaje mi się, że on nigdy wcześniej nie pracował przy tak dużym tytule dla Larianu, bo jednak Lariani tutaj przebili wszystkie możliwe oczekiwania graczy. Zresztą nie tylko graczy, ale też całej branży, stąd te wszystkie paniczne artykuły sponsorowane, prawda, że nie powinno się robić gier jak Baldur's Gate 3, bo to jest niewykonalne i tak dalej, ale no, z całym szacunkiem udało się małemu, średniemu studiu Larian, bo to nie jest kolos, zrobić grę, która
no będzie dawać graczom satysfakcję i radość z rozgrywki jeszcze przez długie, długie lata, bo cała masa sekwencji dialogów, pomniejszych jakichś questików będzie zależna od tego, jaką rasą, jaką klasą będziemy grać, więc no to jest duży RPG, naprawdę przez największe R, największe P, największe G. I Borislav chcąc napisać jak najwięcej muzyki, no według mnie zasługuje na drugie miejsce, ale tutaj też będzie dosyć ciekawie w późniejszej sekcji naszego dzisiejszego odcinka. To zaskoczyłeś mnie, że na drugim miejscu się, bo ja byłem święcie przekonany, że Baldura rzucisz na pierwsze, no ale okej, jasne. Okej, dobra. No więc dla mnie drugie miejsce w pełni zasłużone ze względu na skalę samego projektu i tego ile Borislav musiał stworzyć. Przy okazji zgadzam się z Michałem, że piosenki są okej. Miałem wrażenie, słuchając tych piosenek, jakbym oglądał serial Wiedźmin. Także jak już są, to zakończę Witcher na zasadzie, okej, jakieś tam popowe podejście do fantastyki, takie bardziej Dungeons Dragonsowe, no ale z drugiej strony Baldur's Gate to jest Dungeons and Dragons, więc tam tego typu piosenki siedzą troszkę bardziej niż w rzekomo słowiańskim Wiedźminie. Natomiast nadal mam wrażenie, że jest to troszkę zbyt amerykańskie podejście, jeżeli chodzi o piosenki, że to mało bardowskie rzeczy przypomina, quasi renesansowe, bardziej po prostu bardcore. A myślisz coś o czymś w stylu Dzikiego Gonu? Tak jakby były piosenki? No to jest według mnie taki podręcznikowy przykład, jak robić piosenki do RPG-ów fantasy. Żeby spróbować nie amerykanizować świat przedstawiony, tylko starać się stworzyć dla niego coś unikatowego. No okej, Wiedźmin jednak jest bardzo mocno inspirowany późno-średniowieczną Europą, więc tutaj nawiązanie do właśnie muzyki średniowiecznej, renesansowej było jakby oczywistym ruchem. No ale tak jak mówię, no, tu są, to bym potraktował jako indywidualne, żeby mi po prostu piosenki nie siadły tak jak reszta soundtracku. No ale o tym też później. Dobrze. To zostawimy trochę więcej segmentu na miejsce pierwsze czasu. Michale, twoje miejsce drugie. Miejsce drugie poleci do Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI musiałeś to znaleźć, bo jakby ja co serię jestem zaskoczony muzą, jak bardzo ona mi gra z światem przedstawionym i jak na Final 16 zupełnie nie czekałem. Jakoś, nie wiem, te trailery mnie nie przekonały. Tak kiedy odpaliłem i słyszałem po prostu ente, przerobienie, ente aranż, prelude w nowej oprawie. Po prostu mi serduszko mocniej zabiło. No, niesamowicie po prostu to zrobili i każda minuta do nowej muzyki, która się pojawiała, świetnie po prostu przedstawiała ten świat, który tam jest, takie połączenie właśnie takiej epickiej, kurczę, wręcz arturiańskiej przygody, takie połączenia rycerstwa z romansem, no przepięknie po prostu i cały soundtrack bardzo fajnie zagrany od strony takiej, no takiej prywatnej, powiem, że właśnie to jest to, że Final Fantasy zawsze mi dodaje takie odczucie takiej przygody i każdy soundtrack, znaczy powiedzmy do tych głównych tytułowych od Cyf, zawsze był taki bardzo przygodowy i tu kolejny raz zrobi to samo, że ja po prostu słucham tego soundtracku i taki przeżywam to wielką przygodę i tak samo super się właśnie bawiłem i słuchając, i grając, i jakby nie chcę tutaj wymieniać jakichś złych rzeczy, bo nie ma tu złych rzeczy. Naprawdę ten soundtrack był bardzo dobry i znalazł się na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu było ciutkę więcej, ale naprawdę super, super robota. W ogóle strasznie fajna gra, strasznie dobry soundtrack i sekcja Denta po prostu znów... Masayoshi Soken spełni twoje oczekiwania. Tak, właśnie i to jeszcze udowodni jedno zdanie na koniec, że po prostu, że Japończycy umieją pisać świetnie sekcje Dente, sekcje drewniane, sekcje Dente, po prostu są mistrzami świata w tym i po prostu Final Fantasy 16, po prostu każdą emocję, każde jakieś tam
misję po prostu podkreślał tymi sekcjami i super to zabrzmiało. Strasznie się, strasznie lubię ten soundtrack. Tyle. Miło słyszeć, skradł twoje serce. Tak dobrze. Jest. Dobrze. Krzysztofie, twoje miejsce drugie. Ja miałem tutaj duży dylemat, ale przez to, że sobie wybrałem jakiś taki filtr właśnie tej filmowości, bo miałem dylemat właśnie między Baldur's Gate 3 a tym, co jest teraz u mnie na miejscu drugim, i im bardziej porównywałem sobie przez ten mój właśnie filtr i moje jakieś takie subiektywne odczucia na temat muzyki do gier, tym bardziej, tym słabiej wypadała muzyka Borisława Slavova, bo na moim miejscu drugim jest Planet of Lana. O, super! To jest moje mega, mega zaskoczenie dla mnie tego roku. Niesamowita muzyka Takashiego Furukawy. Idealnie wpisuje się w to, czego szukałem w 2023 roku, jeśli chodzi o muzykę z gier. Jest taka dystyngowana, jest bardzo kolorowa, ładnie, jest bardzo. Tak, jest bardzo ładnie zmiksowana, jest taka jasna, czysta taka w całej tej swojej kompozycji. Chyba utwór, który mi najbardziej zapadł w pamięć, to jest Mit Mui. Jest dość krótki, bo chyba tam minutę 20 ma, czy jakoś minutę 30, ale jest niesamowicie mi przypomina takim klimatem, taki trochę miks pomiędzy Ori and the Blind Forest, w ogóle muzyką z całej Ori, a animacjami studia Ghibli. To było dla mnie takie dziwne, bo mi się te dwa światy się jakieś u mnie w głowie zderzyły, słuchając tego utworu. I baśniowość to jest najlepsze określenie dla całego tego soundtracku. I tak jak też przesłuchiwałem ten soundtrack, tak później też przeczytałem recenzję Marcina i raz, że polecam ją przeczytać, bo jest fajnie napisana i też zgadzam się praktycznie ze wszystkim, co Marcin tam zawarł, więc tak, Planet of Lana to jest moje miejsce drugie. No proszę, to mamy ex aequo już dwa tytuły, Alan Wake i tutaj mamy Planet of Lana. Nieźle, nieźle. No ja też uważam, że to jest naprawdę kawał dobrej roboty Furukawy. Dobrze, Marcinie, co się znalazło na twoim miejscu drugim? Tak, no ja z drugim miejscem miałem problem, bo nie wiedziałem, czy wrzucić tą pozycję na pierwsze miejsce, czy drugie, ale no parę czynników jednak wpłynęło na to, że Baldur's Gate 3 znalazł się u mnie na drugim miejscu. No jest to soundtrack, wobec którego miałem pewne oczekiwania, zwłaszcza no po drugiej odsłonie, która była ile już lat temu? Z 20, tak? Tutaj do profesora habilitowanego Konrada. Pamiętasz, ile ostatni raz, która odsłona, ostatnia odsłona Baldura? Mówimy o tej tytułowej. Tak, dwójce. Tak, dwójka, pamiętasz? Dwójka, nie pamiętam, ale. Ale ponad 20 lat. 20 lat, tak? Nie. Czekaj. Baldur 1 to jest 98. W polskie wydanie 9. To faktycznie będzie dwójka chyba będzie miała 20 lat. No, w każdym razie tak, no spodziewałem się pewnej jakiejś nutki nostalgii w tym soundtracku, jakichś nawiązań do drugiej części, w pewnym sensie je znalazłem, pewnym nie, bo chciałbym tu przytoczyć historię z Game Music Festival z 2020 roku, bodajże we Wrocławiu, na którym został zaproszony Borisław Sławowy, który tam prowadził warsztaty. I tam padło pytanie od jednego z uczestników, czy... Ale nie od ciebie. Nie. Okay. Czy, ale bardzo mi się to pytanie spodobało, bo tam ktoś się go zapytał, czy zamierzał on użyć motywu przewodniego z poprzedniej części Baldur's Gate, na co no, Borisław tak dosyć stanowczo powiedział, że nie chce powielać schematów, że chce być progresywny i stworzyć coś, czego jeszcze nie było. I moja pierwsza myśl była wtedy taka, że no kurczę, trochę szkoda, bo jednak wiesz, no fajnie byłoby dostać taką nutkę nostalgii. I z perspektywy czasu jednak i po przesłuchaniu pełnego soundtracku do Baldur's Gate 3 uważam, że fajnie, że tak się nie stało, bo mimo, że Borisław Slavov nie wykorzystał motywów z poprzedniej części i tak jak zresztą Konrad wspomniał w swojej recenzji, ciężko doszukać się jakichkolwiek podobieństw, to no nie wiem, możecie powiedzieć, że jest to dosyć naciągana teoria, ale wydaje mi się, że przez bardzo podobne instrumentarium, które użył Borisław Slavov, takie jak nie wiem, sekcje dente czy chóry, to podobieństwo dość dyskretnie słychać w niektórych utworach i odniosłem wrażenie, że cały soundtrack w pewien sposób puszcza oczko do swojego poprzednika właśnie przez wykorzystanie odpowiednich instrumentów i ich aranżacje.
I to wydaje mi się, że jest takim łącznikiem muzyki pomiędzy dwójką a trójką. Zresztą sam motyw główny Baldur's Gate 3 mi się strasznie podoba. Chciałem powiedzieć, że nie jest gorszy od poprzednika, tak? Baldur's Gate 2 ma już ten ikoniczny motyw, trójka uważam jest godnym następcą, ale jednak przez jego dość częstą powtarzalność dość szybko wpada w ucho i męczy. Zgodzę się też z Konradem, że muzyka robi robotę w grze, choć nie wpada w ucho, w przeciwieństwie do tego, gdy słuchasz się soundtracku jak osobne dzieło, ale tu ponownie mamy tą powtarzalność głównego motywu. I koniec końców temu soundtrackowi zabrakło tego czegoś, co ma mój faworyt, by stanąć na podium, na pierwszym miejscu. Ale jeszcze wspomnę o tych piosenkach, bo widzę, że tutaj jest taka zagorzała ta dyskusja odnośnie tych piosenek. Mi się one strasznie podobają. Taka dygresja. Słuchałem tego soundtracku w Sylwestra, grając w planszówki, i robił świetną robotę, tak na marionecie też. I mnie akurat te piosenki urzekły, natomiast co mi się trochę w nich nie podoba, to że wokalistki, które śpiewają w tych piosenkach, nie mają angielskiego akcentu i to jednak wyraźnie słychać. Można tutaj wrzucić taki kontrargument, że w końcu to jest świat fantazy i nie każdy musi mieć ten, brytyjski czy tam amerykański akcent, tak? Ale mimo wszystko mnie to jakoś tak trochę raziło. Okej. No to już mamy, dobrze policzyłem, 3 głosy na Baldura. 3 remisy. O, nieźle. Trzy na Baldura, 2 na Alana i... Nie, dwa chyba są na Baldura, nie? Czy? Nie, 3, bo Michał i Konrad jeszcze wcześniej powiedzieli, jeżeli dobrze policzyłem. Dobrze. No to teraz czas na Pablo. Pawle, co się znalazło na twoim drugim miejscu? No to tak jak wspomniałem, u mnie te dwa pierwsze miejsca to są no-brainery i długo się nad nimi nie zastanawiałem. Jeśli chodzi o drugie miejsce, no to będzie u mnie Sea of Stars. Yes! Przecież moja Eric Brown. I w 5% Jasny Remix Suda, bądźmy szczerzy. Tak powinien na soundtracku napisać. I 5% Jasny Remix. Znaczy to był świetny chwyt marketingowy, tak? Umieścić nazwisko Mitsudy, tak. Ale powiem to tak, trochę się odniosę do tego, co ty mówisz, że to jest taki powrót do klasyków i tak dalej. Troszkę się z tym nie zgodzę. Pamiętam, że kiedy Sea of Stars wyszło, to ludzie zaczęli się zastanawiać, który z dwóch tytułów z japońskich RPG-ów stworzonych przez zachodnich producentów jest lepszy. Czy wspomniany właśnie Sea of Stars, czy wydany w grudniu jeszcze poprzedniego roku Chained Echoes. Bo również Chained Echoes stworzony praktycznie w pojedynkę przez Mafiasa Lindę i z muzyką Eddiego Marquiropa. Też mocno nawiązywał do tych klasycznych RPG-ów, zwłaszcza z tej ery 16-bitowej, Secret of Mana, Breath of Fire, Final Fantasy VI itd. I to był naprawdę kawał fantastycznej gry. I jakieś kilka miesięcy później, jeśli dobrze pamiętam, wyszło Sea of Stars, które również nawiązywało do tych klasyk gatunku, do tych klasycznych JRPG-ów, ale jeśli miałbym być szczery, Sea of Stars zrobiło to o kilka poziomów wyżej, nie tylko jeśli chodzi o samą grę, ale również o samą muzykę, ponieważ Chained Echoes mocno uderzał w tą nostalgiczną nutę, natomiast Sea of Stars, jakby to powiedzieć, nie jest kalką tych gier sprzed lat. Ona oczywiście czerpie, czuć w nim duch tych starych tytułów. Ja tam wspomniałem w recenzji o Golden Sun, Chrono Triggerze i chyba Super Mario RPG, ale ono się nawet nie tyle inspiruje, co po prostu wzięło z nich pewne elementy i je unowocześniło. Przemodernizowało te elementy, żeby przenieść je na współczesny grunt, żeby dotrzeć nimi nie tylko do ludzi, którzy znają japońskie RPG, ale też do tych osób, które z nimi, za dużo nie miały styczności, nie chcą albo nie lubią gier retro, więc dostali taki tytuł, który mógłby być takim ułatwieniem dla nich.
Natomiast jeśli chodzi o samą muzykę, to ona, tak jak wspomniałem, mocno uderza w tą nostalgiczną rutę, ale właśnie postarano się o to, żeby te retro brzmiące kawałki nadać im pewną oryginalną tożsamość i to po prostu słychać. Tak? Tam masz same oryginalne motywy, same oryginalne utwory, które w pewien sposób nawiązują do tych starych, dobrych czasów. Przynajmniej my je słyszymy, ale jeśli ktoś z młodszych graczy zagra w ten tytuł, myślę, że też będzie tym oczarowany. To jest fantastyczny, piękny soundtrack, który idealnie pasuje do tego typu gry, gdzie masz tę magię, masz te czary, masz ten ogromny świat, który żyje, oddycha i jest kolorowy. Jest kameralny, dokładnie. Ale jest kameralny. Jest kameralny, tak, dokładnie, ale czuć tę miłość do tej gry od początku do końca. No i to jest, co jest najważniejsze, że soundtrack w tej grze jest mocno imersyjny. I tutaj zwracam na to uwagę, że w grze można było zmienić porę dnia. Tak. Czyli mieliśmy dzień i noc i tutaj utwory się też zmieniały pod kątem melodyczności. Tempa, dynamiki. Tempo, dynamika, wszystko. Tak, czyli mamy już dwie wersje tego samego utworu. No i jeszcze mamy trzecią wersję tego samego utworu, mianowicie taką, która jest odgrywana w tawernie przez piratów. Także to naprawdę robi fantastyczną robotę. Także tak jak mówiłem, Chain the Host jest naprawdę świetną grą, ale Sea of Stars zrobiło wiele rzeczy naprawdę te kilka poziomów wyżej z soundtrackiem na samym szczycie. Super. No ja też na początku się zastanawiałem, gdzie uplasować Sea of Stars, ale uznałem, że no, trzecie miejsce to będzie najbardziej sprawiedliwe, a najważniejsze, że się pojawiło w mojej topce i się bardzo cieszę z tej ścieżki dźwiękowej. No dobrze, to zanim przejdziemy do pierwszego miejsca, to jeszcze się podzielę moim drugim miejscem. I tutaj taką zagwozdkę dam dla naszych widzów, słuchaczy i słuchaczek. Nie od razu powiem, co to jest za drugie miejsce, tylko zacznę jakby powoli tak swoimi myślami się podzielić odnośnie tego drugiego miejsca. Jako dentysta po godzinach tworzył grę. Uznawano za jeden z najlepszych interaktywnych horrorów w roku 2023. Zajęło mu to niebagatele, bo 7 lat. Wszystkie grafiki rysował za pomocą myszki w programie Microsoft Paint, starając się oddać klimat mang. W kresce widać wpływy Junjiego Ito, klasyki japońskiej mangi grozy, notabene, tak jak Koźmiński, Junji Ito jest z zawodu też dentystą. No i oczywiście mowa oczywiście Pawle Koźmińskim, który napisał grę tak naprawdę, o kompozytorach za chwilę, napisał grę War of Horror. Jak sam przyznaję... Usłyszałem to pierwsze zdanie tego opisu, już wiedziałem. Wiedziałeś, o co chodzi. Jak sam przyznaję, z powodu swojej słabości do kiepskich też filmów i gier planszowych i kultury Japonii, tak? Dzieło Pawła też zostało nominowane, warto wspomnieć, w kategorii kultura cyfrowa w paszportach polityki. No i zaś jeśli chodzi o prawę audio, no to produkcja War of Horror to momentalnie na nowo rozkochała osobiście we mnie miłość do dźwięków chiptune. A muzyka oczywiście Josepha Bejlego i Polaka z bodajże chyba z Gdańska, bo z Gdyni, chyba z Gdańska, Garosława. No i to jest taki niepozorny tytuł, który no czerpie garściami z japońskich dreszczowców, no oraz tych takich niewiarygodnych historii. Napisana muzyka przez wymienionych przeze mnie kompozytorów, no jest skierowana głównie dla fanów ery 8-bitów. Nie każdemu oczywiście wpadnie ucho ta muzyka. No u mnie tak wysoko, ponieważ słuchając tego soundtracku przypomniałem sobie, za co kocham oprawę audio do drugiej odsłony Silent Hill. Mimo że no, obie produkcje pod względem całej jakości muzycznej no, bardzo się różnią, choć atmosfera jest naprawdę gęsta i podobna, no i gęstnieje też z każdym odsłuchem. Tak więc to jest moje miejsce drugie, więc wątpię, żeby ktoś z was też wybrał ten tytuł. On się też dosyć późno pojawił, bo on chyba pojawił się gdzieś w okolicach października, pod koniec roku.
No dobrze, no to uwaga, werble, miejsce pierwsze, miejsce pierwsze. Konradzie, co się znalazło na twoim miejscu pierwszym? Jestem zaskoczony, że się jednak nie domyśliłeś, co będzie na moim miejscu. No, ja się domyślam, tylko... Ale tak, jakby jeden z dwóch wyborów, skoro nie Baldur, no to Pity Adamczyk i Jacek Paciorkowski w tym roku po raz kolejny udowodnili, że muzyka elektroniczna ma bardzo dużo do zaoferowania, szczególnie w grach wideo. Więc na moim pierwszym miejscu jest Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Original soundtrack. To, co panowie Adamczyk i Paciorkowski zrobili, zachwyca, bo udało im się zrobić zarówno fantastyczną ścieżkę w stylu kina szpiegowskiego, jak i też nawiązywać tu i ówdzie do klasyki cyberpunka. Zdarzało mi się słyszeć barwy nawiązujące do Vangelisa, soundtracku do Blade Runnera, czy też soundtracku z Ghost in the Shell. Te wszystkie chóry, wokale japońskie bardzo pięknie korespondowały w pośród ciężkich, pulsujących syntetycznych ostinat. Jest to też dla mnie dodatkowe odkrycie, bo przez wszystkie lata, odkąd stał się popularnym, jednym z najpopularniejszych polskich muzyków, udawało mi się unikać i nigdy nie usłyszeć ani jednego wykonania jakiejkolwiek piosenki Dawida Podsiadło, więc dla mnie to było zupełne wejście w terra incognita z jego wokalem, i piosenka tytułowa Phantom Liberty jest absolutnie genialna i zawiera wszystkie elementy składowe reszty soundtracku. Jest to soundtrack, do którego wracałem bardzo często poza grą i szczerze, no nie spodziewałem się, spodziewałem się jakości, spodziewałem się tego, że muzyka będzie co najmniej tak dobra jak w podstawce w Cyberpunku 2077, ale szczerze, z całym szacunkiem dla fantastycznej roboty przy podstawce Pitiego, Marcina Przybyłowicza i Paula Leonarda Morgana, który przecież też jest wybitnym kompozytorem, to co usłyszałem w Phantom Liberty było dużo ciekawsze, teoretycznie stonowane, ale według mnie po prostu precyzyjnie sfokusowane na to, co na historię, którą trzeba było opowiedzieć, bardziej niż sam świat, który już został opowiedziany zarówno w radiostacjach, jak i właśnie w soundtracku do podstawki. I uważam, że ten soundtrack wraz z historią z Phantom Liberty pokazuje, że CD Projekt spokojnie mógłby zrobić jeszcze jeden, dwa duże dodatki do 2077, zanim się wezmą za kontynuację w kolejnej grze z serii Cyberpunk. No, tu trzeba faktycznie przyznać, że skala jednak robi różnicę. Mniejsza skala, więcej sfokusowania, poświęcenia czasu na doszlifowanie tej muzyki. Poza tym oni chyba też bardzo dużo zaczerpnęli tego doświadczenia z podstawki, co się przełożyło na tą muzykę. O tym kiedyś trzeba byłoby też nagrać odcinek, nie przedłużając. Dzięki Konradzie, więc mamy już Konrada więcej pierwsze, będzie to... wkrótce w recenzji, która niebawem będzie na gamemusic.pl. I tu będziemy odsyłać naszych widzów, słuchaczy i słuchaczek i też czytelników. Dobrze. Marcinie, co się u ciebie znalazło na miejscu pierwszym? Zacznę od nazwisk. Myers, Rakosi, Murray i Horowitz, czyli nic innego jak soundtrack do Hogwarts Legacy. No proszę, no i mamy tu kolejną tutaj tak, dwójkę. No nie ukrywam, jest to jeden chyba z najbardziej, albo z bardziej ambitnych soundtracków, jakie przyszło mi przesłuchać w mojej muzycznej przygodzie. Jest to zwyczajnie soundtrack magiczny, jeśli miałbym go opisać jednym słowem. Jest magiczny nie dlatego, że jest osadzony w świecie Harry'ego Pottera, ale dlatego, że w jakiś sposób jest zarówno różnorodny, jak i niezwykle spójny. I tak jak
Krzysztof zresztą wspomniał w swojej recenzji, no mamy kompozycje nawiązujące do twórczości Williamsa, jak i kompletnie nowe kompozycje, i to wszystko jakoś trzyma się całości, jest no, magicznie, filmowo, growo, ale przede wszystkim i właśnie to sobie najbardziej cenię i co spowodowało, że ten soundtrack znalazł się na pierwszym miejscu, to to, że jest niezwykle ambitnie i o ile to dobre słowo, kompleksowo, bo tam nie ma żadnej przypadkowej nuty, wszystko jest skrzętnie skomponowane, mamy zmiany tempa, rytmu, stylu, mamy zatrważającą ilość detali, i to wszystko jest w jakiś sposób, w jakiś magiczny sposób bym powiedział, tak, i nieprzekombinowane. Pamiętam, że jak słuchałem tego soundtracku po raz pierwszy, to pomyślałem sobie, no kurczę, szkoda, że nie ma tutaj na przykład motywu Hedwigi, tak? Ale no, z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy mieć tutaj motyw Hedwigi w grze, której historia dzieje się bodajże 100 lat przed przygodami Harry'ego Pottera, więc Hedwigi jeszcze w ogóle na świecie nie było. Zamiast tego no, mamy zachowany ten sam język muzyczny, czyli no, niemal identyczne instrumentarium i no, takie okazjonalne puszczanie oka w stronę tych już ikonicznych motywów Williamsa. Zresztą wyczułem też parę referencji do późniejszych soundtracków Alexandra Desplat, chociażby z ostatnich dwóch czy trzech odsłon nawet. No niemniej to wszystko jest zrobione bardzo rozsądnie i nieprzesadnie, wszystkie te referencje. I w przeciwieństwie do Baldura, no mimo że nie jest to soundtrack, który ma jakieś pamiętne motywy, tak jak właśnie Baldur, to mimo wszystko w jakiś magiczny sposób chce się do niego wracać. No, podsumowując, dla mnie jest to soundtrack po prostu napisany z niezwykłym rozmachem, ambicją i dbałością o szczegóły, i to spowodowało, że chciałbym no, nominować ten soundtrack jako soundtrack roku 2023. Szkoda, że przez te wszystkie afery został praktycznie niezauważony. No trudno. Mi się wydaje, że kto wie, że co jest dobre, no to jest najważniejsze, że dotarło do swoich widzów i słuchaczy. Dobrze, Marcinie, dziękuję. Izo, co się u ciebie znalazło na miejscu pierwszym? No może to być zaskoczeniem dla niektórych, ale ja wybrałam na miejsce pierwsze soundtrack do The Callisto Protocol. No to jest zaskoczenie naprawdę duże. To mów, co takiego tam, takiego zaskakującego było w twojej... Jest to soundtrack skomponowany przez czterech kompozytorów, znanych pod szyldem Finishing Move, którzy między innymi stworzyli ścieżkę dźwiękową do ostatniej odsłony Borderlands. No i mimo, że sama gra zebrała mieszane recenzje, no to mnie się podoba, gram w nią od kilku dni i uważam, że generalnie audio tam wymiata. Soundtrack w połączeniu z sound designem trzyma w wielkim napięciu, zwłaszcza jeśli gramy w słuchawkach. Moim zdaniem jest lepiej w kwestii audio niż w Dead Space Remake i uważam, że to ta gra powinna otrzymać nagrodę za najlepsze audio zamiast Dead Space. W Callisto Protocol bez przerwy coś wyje, tłucze się w przewodach wentylacyjnych, są świetnie zaimplementowane pogłosy, bardzo podobnie zresztą jak w oryginalnym Dead Space, a czego mi miejscami brakowało w Dead Space Remake. Na przykład w początkowych sekwencjach, lokacjach gry w tym remake'u było podejrzanie cicho, tak w kwestii muzyki, jak i sound designu. No i twórcy tego remake'u też zmienili dźwięki potworów, ale w jednym wypadku było bardzo dobrze wypadło, na przykład te pomniejsze nekromorfy brzmiały bardziej ludzko, jak były ranione, krzyczeli jak prawdziwi ludzie i to bardzo wpływało właśnie na imersję. No ale zmienili też ikonicznego dividera dźwięki, czyli takiego potwora, który się dzieli na mniejsze części, na mniejsze potwory, no trochę to zmienili i samego potwora też, no ale no, to już była inwencja twórców. No ale wracając do muzyki w Callisto Protocol, to te przeważnie utrzymane w szybkim tempie, oparte o potężne brzmienie syntezatorów kompozycje, no naprawdę robią w tej grze świetną robotę, więc warto posłuchać. No i z tego powodu właśnie uznałam to za najlepszy soundtrack minionego roku. Okej, okay, super. Super. No to same dreszczowce i horrory na twoim miejscu. Tak. Idealnie. Dobrze, że mamy ciebie w załodze, bo przynajmniej ty się częściej zderzasz z tym gatunkiem niż my. A dzięki wielkie, Iza. Dobrze, Michale, co się znalazło u ciebie na miejscu pierwszym? A u mnie się znalazło na pierwszym miejscu gra, którą w sumie ostatnio skończyłem, i jest to Hi-Fi Rush. A,
I, no proszę. Tak, i powiem ci, że jakby jestem mega zaskoczony też tym wyborem, bo tutaj się odezwało po prostu moje chyba rock'n'rollowe serduszko i ja po prostu się zakochałem w tym, co tam się dzieje, tym jak bardzo w ogóle twórcy fajnie połączyli muzykę z artworkiem, ze światem, ze wszystkim to działa i no, sound design dodający właśnie te gitarki w tych kombach, no to wszystko współpracuje świetnie z muzyką i to właśnie, to było to coś więcej ponad Final Fantasy XVI i Baldurem, które po prostu ja bardzo doceniam i jakby mi się wydaje po prostu, że to też jakby to jest jakaś taka powiedzmy fajna lekcja dla kompozytorów i muzyków obejrzeć tą grę, zobaczyć co tam się dzieje, bo to jest warty tytuł po prostu edukowania ludzi i ja to bardzo doceniam, dlatego wybrałem jako pierwsze miejsce. No jest świetna muzyka, jakby świetne rockowe utworki, które po prostu same w sobie fajnie grają, dobrze są zmiksowane. Świetnie się bawiłem przy tej grze, jakby czysty, pure fan tego, co się dzieje. I tak jak bardzo doceniam na przykład właśnie Cyberpunka, to tam się stało i utwór Dawida Podsiadło to był najczęściej słuchany utwór przeze mnie z gier w ogóle na Spotify'u i no świetnie, genialny i czytam utwór Netrunner w ogóle z Cyberpunka, dlatego też rozważałem nad tym pierwszym miejscu, ale jednak uznałem, że po prostu jak płynnie, jak szybko skończyłem tą grę Hi-Fi Rush, jak dużo takich wartości dodatkowej to ma, to uważam, że zasłużyła ta gra na pierwsze miejsce z mojej po prostu perspektywy. Super, polecam wszystkim, żeby sobie zobaczyli, bo to jest naprawdę coś innego i znaczy może jakby była próba nawiązania do takiego współpracy muzyki z gameplayem w postaci Helsingera w tamtym roku i tam było takie rytmiczne strzelanie i tak dalej, ale w Helsingerze tam się działo za dużo, tam była strzelanka, akcja, to było jakby to... Byłem przebodźcowany tym, co się dzieje. Ja się w ogóle nie... operę wrzucił do Duma. Tak, ja się nie skupiałem w ogóle na tej rytmice. Jakby to było dla mnie za dużo, a w Hi-Fi Rush wyważenie perfekcyjne. I super gierka, super muzyka. Polecam wszystkim. Super, ja się to ja też tak powiem, super, super, idealnie, że się pojawiła ta gra na pierwszym miejscu u kogoś z nas, może jeszcze się dzisiaj pojawi. Zobaczymy. Krzysztofie, co u ciebie się znalazło na pierwszym miejscu? Wiesz co, ja jestem stały w uczuciach. Jak, ja już chyba domyślam, co. Jak już... Tak. Trzy czwarte tamtego roku piałem, że to jest moja gra roku, tak dalej, to podtrzymuję, nic nie było w stanie przebić Hogwarts Legacy, jeśli chodzi o samą grę, sam gameplay, to co zrobiło to studio, a muzyka to jest w ogóle jeszcze inny level i tak jak wpisałem w recenzji, że fajnie czytać o jakichś ambitnych projektach, jakiejś muzyce bardzo takiej dopasowującej się do wszystkiego co robi gracz, takiej gdzieś nawet proceduralnie generowanej, tak tutaj to co zrobiło właśnie to co zrobiła ta trójka kompozytorów to tego się nie robiło w 2023 roku za często, czyli się nie robiło filmowości w grach, a oni to zrobili pierwszorzędnie, cała ścieżka dźwiękowa jest po prostu oszałamiająca, dla mnie przynajmniej. Momenty chociażby, nie wiem, uczenia się latania na miotle, to będę pamiętał pewnie przez długie lata, ponieważ ta muzyka idealnie zgrywała się z tym, jak ten świat jest zbudowany, to co się robi wtedy w tych momentach, przelatuje się powiedzmy nad jakimiś wieżyczkami, muzyka to pięknie kontuje jakimiś tam swoimi zabiegami bardzo Williamsowymi. Nie spodziewałbym się bardzo, czułbym duży zawód, jakby ten soundtrack odbiegał tą magicznością, tą taką... no to, co zrobił Williams w filmach, no to jest ikoniczne, to są takie trochę Gwiezdne Wojny, tylko że w świecie Harry'ego Pottera, nie? I no ciężko byłoby tego nie wykorzystać w żaden sposób albo nie próbować gdzieś iść w parze z tym. To nawet nie jest kopia w żaden sposób Williamsa, ale taki hołd bardziej. Nie jest łatwe, żeby nie tak, kopiować. Tak, ja uważam, że to jest bardziej taki hołd dla spuścizny, którą zostawił. I no sztos.
Super. Także Hogwarts Legacy to jest moje top 1. Jak dobrze policzyłem, to jesteś drugą chyba osobą, która dzisiaj to wymieniła. Tak, dokładnie tak. Dobrze, bo jeszcze Marcin był. Okej. Okay. Teraz trąbki, werble, Pawle. Co się znalazło na twoim miejscu pierwszym? Final Fantasy XVI Masao Shisoken. Czemu mi to robisz, człowieku? Nie, żartuję. Jasne. Tak jak powiedziałem, brałem pod uwagę, tworząc swoją shortlistę, albumy, do których najczęściej wracałem, i to też mnie trochę zdziwiło, że do Finala 16 powracałem bardzo często. Długo słuchałem. Wiem. Ale słuchałem. Tak. Przesłuchałem wszystkie, słuchałem je długo po opublikowaniu recenzji, po kilka razy, słuchałem je przed końcem roku, przesłuchałem sobie ten album jeszcze przed wyborem właśnie tej Tracy i tak się cały czas zastanawiałem, dlaczego ja do tego albumu cały czas wracam. Więc zacząć należałoby od tego, że Square Enix postanowiło trochę przedefiniować to, czym ma być seria Final Fantasy. Tak? Odchodzimy od tego świata futurystycznego, to jeżdżenie autem, jakieś duże współczesne miasta, mnóstwo elektroniki, to całe pierdololo, to zostawmy zupełnie innym tytułom. I powiedzieli sobie, wróćmy trochę do korzeni, wróćmy do tego, co było w pierwszym finalu, czyli ten świat fantazy, fantastyki, ten trochę świat, gdzie ta magia styka się z tym światem miecza, ale jeszcze dorzućmy do tego klimatu rodem z Gry o Tron, gdzie śmierć, pożoga, krew, gówno, czyli wszystko to, co znamy z książek Martina, wrzućmy to do tego wora i zobaczmy, co się z tego gotuje, i dostaliśmy naprawdę mocno, epicką, poważną grę z finalem. Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy po raz ostatni grałem w takiego Final Fantasy, które było, jak by to powiedzieć, szukam takiego słowa, które byłoby takie dojrzałe. Tak, bo poprzednie finale, no, mieliśmy te jakieś drobne elementy. No, że mówimy o jakichś pobocznych Final Fantasy Tactics. Tak, mówię tu teraz o tej głównej serii. No tak? Mieliśmy te jakieś tam wątki humorystyczne, troszkę te romansowe, trochę naiwne, trochę przypominały te wszystkie, nie wiem, takie romansidła. Dla nastolatków, tak. A tutaj już dostaliśmy takie porządne, zresztą pierdolnięcie, gdzie no nikt się nie bawi w subtelności. Masayoshi Soken dostał naprawdę trudne zadanie, tak? A mówimy tutaj o człowieku, który wcześniej stworzył jakieś, jeśli dobrze liczę, jakieś 600 utworów do Final Fantasy XIV, która jest grą MMO, czyli to już w ogóle zupełnie inna historia. I nagle rzucili go, no, naprawdę głęboką wodę, tak? Powiedzieli mu, ej, masz stworzyć soundtrack do gry, która jest osadzona w takich klimatach semi-średniowiecznych, ma być poważnie, ma być epicko, no nie? I mówisz to do człowieka, który praktycznie był jedną nogą w grobie, tak? Ci, którzy się interesują, to wiedzą, że Soken tworzył soundtrack leżąc sobie w szpitalu, tak? bo Soken jest mutantem. I udało mi się stworzyć soundtrack do nowego przemodelowanego świata finala, który jest jest czymś, czego wcześniej nie słyszałem w żadnym innym finalu, i nie tylko mówię tutaj o tej głównej gałęzi, ale również o tych wszystkich odpryskach, tam Tactics, Echos i tak dalej, i tak dalej. Final Fantasy XVI jest naprawdę nowo zdefiniowanym finalem od A do Z, włączając w to muzykę. Ja pamiętam, że napisałem w recenzji, że brakuje trochę zabaw z różnymi stylami, z różnymi gatunkami muzycznymi, że ten album jest takie trochę, pod tym kątem jest trochę jednostajny, tak, że dostał Soken zadanie, żeby podążać tym jednym kursem, że ma być dużo wszystkiego, ma być donośnie, ma być epicko, ale bez tej szczypty magii, którą znaliśmy z poprzednich odsłon. Ja to utrzymuję, ale dodam jeszcze jedną rzecz. Rzeczywiście, jeśli chodzi o bawienie się gatunkami, czegoś takiego raczej nie usłyszycie,
ale usłyszycie zabawę melodiami. Naprawdę, Soken wycisnął ostatnie soki z tego, co mu powierzono, jeśli chodzi o to zadanie. Tak? Dostanie się z jednej strony lekkie melodyjki grane podczas sandquestów, z drugiej strony dostaniecie epickie, monumentalne wręcz dźwięki podczas walki z ikonami czy z głównymi bossami, które no, trudno mi do czegokolwiek porównać. No, widać ewidentnie i słychać, gdzie wyłożono najwięcej pieniędzy i gdzie wyłożono najwięcej miłości. Ci, którzy czytają nasze teksty na Game Music, wiedzą doskonale, że ja mam miękkie serduszko dla motywów bitewnych i zawsze się w nie wsłuchuję i oceniam, które są dobre, a które nie. W przypadku Final Fantasy XVI tutaj nie ma żadnej dyskusji. To po prostu jest zupełnie inny, nowy poziom. I w połączeniu z wizualiami, tak, to jak ikony w siebie napierdalają naprzeciwko, no jakbyście oglądali, nie wiem, Godzillę na przykład. Tak, albo walkę Gandalfa z Barlogiem, tak. No na przykład, tak, to naprawdę to wszystko ze sobą się zagrało. Mamy potężny, monumentalny soundtrack, w którym słychać wokal, w którym słychać te wszystkie instrumenty, o których wcześniej Michał powiedział. To wszystko znajduje się na tym albumie. Także jeśli patrzeć na to, na ten soundtrack, może niekoniecznie jako zagorzały fan Finala, tak? Bo ci to najbardziej skrajni to będą mówili, że to nie jest Final Fantasy. Ale moim zdaniem to jest Final Fantasy. Tylko napisane zupełnie na nowo. Wracając troszkę do tego, co było kiedyś tam na początku, ale to zostało zdefiniowane po swojemu, po Sokenowemu. Gdyby Masayoshi Soken dostał zadanie stworzenia soundtracku do Finala 17, jestem kupiony momentalnie. No, to chyba byłby trzeci kompozytor, który napisał do kolejnych odsłon Finala. Nie licząc jego produkcji muzycznej do 14. Dobrze, Pawle, to teraz ja, że tak powiem, zakończę ten list miłosny do roku 2023, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo. Na moim miejscu pierwszym, no muszę taki suspens zbudować. Słysząc o zapowiedzi tego tytułu, momentalnie wiedziałem, co to znaczy. Powrót Hidekiego Naganumy. Kiedy Bomb Rush Cyberpunk pojawił się w sierpniu, bez wahania sięgnąłem po ten tytuł. No, zaskok. Który momentalnie rozbudził we mnie wspomnienia związane z marką Jet Set Radio. No już po kilku minutach spędzonych na deskach, na rolkach i na rowerze momentalnie wiedziałem, że mam do czynienia z albumem roku 2023. No i tutaj studio Team Raptor na własnych zasadach pokazuje nam w Bomb Rush Cyberpunk, jaką była niegdyś fenomenalną marką Jet Set Radio, no i też oraz oprawa dźwiękowa. Soundtrack do Bomb Rush Cyberpunk, no to zbitka wielu gatunków muzycznych, które dzięki udziału wielu artystów w tym projekcie bezpośrednio nawiązują swoją stylistyką do muzycznych lat 90. No jest to piękny list miłosny w moim odczuciu do gatunków klubowych i nie tylko z ubiegłego stulecia, a co więcej pokazujące siłę muzyki do gier wideo. I to chyba byłoby na tyle. No i tak jakby podsumowując, bo tak policzyłem teraz na palcach, no to mamy chyba remis, bo mamy chyba 3 Baldur's Gate'y, tak, i chyba mamy jeszcze, co jeszcze mieliśmy? Alan Wake'a nie, Hogwarts Legacy chyba mamy chyba potrójnie. Znaczy, wychodziłoby na to, że jakbyśmy mieli dzisiaj faktycznie tak siąść i sobie powiedzieć, no to byśmy pewnie wybrali między tymi dwoma tytułami jako cała redakcja, tak? Jednym głosem, że albumem roku 2023 pewnie był Baldur's Gate albo Hogwarts Legacy. No, to już jakby zostawiamy wam, drodzy słuchacze, widzowie i słuchaczki, w domyśle, jaki album by tak naprawdę przez nas byłby wybranym, jeżeli chodzi o album o roku 2023. I pytanie jeszcze do was, czy
Macie jakiś taki album, który was zawiódł? Może nie, że to był najgorszy album może, ale że na przykład was zawiódł. Mieliście jakieś może oczekiwania, ale jednak kiedy przesłuchaliście, to powiedzieliście, a jednak coś zabrakło w tym albumie. Konradzie, czy ty masz taki album? No i właśnie tak jak zapowiadałem, tutaj będzie dość dziwnie, bo moim największym zawodem 23 roku jest soundtrack z Baldur's Gate 3. Okej. Okay. Dobrze. Doceniam pracę, doceniam skalę, doceniam próbę sprostania wyzwaniu, jakie stanęło przed Borisławem, i naprawdę starałem się być jak najbardziej obiektywny, ale serce fana starej dylogii, czyli Baldura 1, 2, jest tutaj nieprzejednane. I rozumiem argumentację, że to są nowe czasy, bo fabuła Baldura 3 dzieje się chyba 150 lat po Baldurze 2 i 1, gdzie między 1 i 2 tak naprawdę jest bardzo krótka przepaść fabularnie czasowa. I że skoro mamy nowe czasy, no to mamy nową muzykę, nowych kompozytorów, nowe problemy życiowe i tak dalej, świat się zmienił w realu i świat też w zapomnianych krainach jak najbardziej miał prawo się zmienić, a nie stać w stagnacji. I ja to wszystko rozumiem, stąd też rozumiem, dlaczego tak wielu nowych graczy Baldur's Gate'a trójki, ludzi, których pierwszym Baldurem jest Baldur's Gate 3, tak wielbi zarówno historię, jak i gameplay design, jak i też soundtrack Borisława, i to też w całości, tak, z osobna, czyli zarówno motywy, jak i cały soundtrack, jak i piosenki razem z osobna, jakby w każdą stronę, w każdą konfigurację. Natomiast tutaj będę chyba, może nawet nie, że dumnym, ale po prostu zaakceptuję fakt tego, że jestem baldurowym dziadersem i dla mnie praca wykonana przy Baldurze pierwszym i drugim przez Michaela Henicha, przy Tronivala praca Inona Zura, to są te klimaty muzyczne, które sprawiły, że pokochałem gry wideo, że potrafiłem stracić przy grach umiejscowionych w zapomnianych krainach, bo też w Icewind Dale'u 1 i 2 potrafiłem stracić setki godzin. Ile razy dostawałem szlaban od rodziców na siedzenie przy komputerze, no to tylko i wyłącznie przy Baldurze. Tak? Żadna cywilizacja, żadne heroesy nie były w stanie mnie w tamtych czasach doprowadzić do tego, żebym po prostu zarywał nockę w środku tygodnia przy monitorze i był łapany gdzieś tam o 2, 3 nad ranem przez rodziców, wiesz, z totalną zrypką, że po prostu szlaban, zabieramy ci kable do zasilania komputera. Bo te historie porywały, ale też muzyka. To, że ja w pewnym momencie życia stwierdziłem, kurczę, no chciałbym robić też coś z grami, to też jest bezpośrednim winowajcą muzyka z pierwszego i drugiego Baldura. I dla mnie te motywy są niedoścignione. I też starając się oddać sprawiedliwość, że no, Borisław jest kompozytorem absolutnie niezależnym bytem artystycznym i ma prawo napisać muzykę do gry, jakkolwiek by mu się żywnie podobało. I też nie można oczekiwać, że każdy kompozytor, który weźmie się za kolejne Star Warsy, będzie pisał w duchu Johna Williamsa, bo to, co w Mandalorianie zrobił Ludwig Göransson, było przełomowe, odważne i bardzo ryzykowne, bo wielu fanów Star Warsów, jak usłyszało syntezatory i różne inne dziwne instrumenty zamiast czystej orkiestracji, też miało szok poznawczy dosyć duży. Natomiast jeżeli miałbym Borisława porównać do Borisława, do tego, co zrobił w Divinity, to uważam, że soundtrack z Original Sin 2 ma dużo bardziej zapamiętywalne, to angielskie słowo mi tutaj siedzi bardzo ładnie, memorable, tematy i po prostu utwory. One są zrealizowane lepiej, brzmią też miksowo. Ja mam problem z tym, że mi się po prostu zwyczajnie miks Baldur's Gate'a muzyczny zupełnie nie podoba.
Nie wiem, co tam się stało, kto to miksował, czy to był sam Borisław, bo ponownie Original Sin 2 ma fantastycznie zmiksowaną muzykę, która brzmi bardzo żywo, bardzo realistycznie, mimo tego, że no, na pewno w części powstała na bibliotekach orkiestrowych, podczas gdy no, Baldur Trójka potrafi brzmieć niesamowicie surowo. I też nie wiem, z czego to wynikło, czy to była taka konwencja, że próbujemy uzyskać surowość brzmieniową, która była obecna w Baldurze pierwszym i drugim, który w całości powstał za pomocą bibliotek, bo w latach 90. nikt się i w roku 2000, bo sprawdziłem, w roku 2000 wyszedł Baldur's Gate 2, więc w tamtych czasach jeszcze nikt nie inwestował w żywą orkiestrę do gier wideo, ale no właśnie, no to jest ten mój zawód w Baldurze III. Wiem, że ten soundtrack się podobał całej rzeszy ludzi i rozumiem dlaczego, natomiast mi prywatnie totalnie niektóre elementy psuły wrażenie z rozgrywki, bo gra jest absolutnie wybitna. Jakby ja chcę przejść Baldura III, mimo iż też muszę się przyzwyczaić jeszcze trochę bardziej do systemu sterowania i całej mechaniki, która jest zerżnięta z Divinity i być może siedzi w konwencji Dungeons and Dragons 5 edycji, a ja się wychowałem na właśnie AD&D, czyli Baldur 1, Baldur 2. Ale to mi nie zepsuje czerpania satysfakcji z rozgrywki, natomiast muzyka no, przejdzie koło mnie. Piosenki też mi nie siedziały w ogóle. Tam nie ma ani jednej piosenki, która by mi pasowała, bo mam wrażenie, że większość tych piosenek to jest takie mętne zawodzenie tych kobiecych wokali. Tutaj też zgadzam się, że te akcenty raczej średnio siedzą. No jednak jeżeli robimy fantazy, to jeżeli postaci mówią w języku wspólnym, bo tak się nazywa język w Dedeku, w Forgottenie, no to jednak skoro wspólny brzmi dla nas po angielsku, no to niech te akcenty będą odpowiednio angielskie, chyba że mamy Szkotów w roli krasnoludów, to wtedy ja nie zgłaszam sprzeciwu. No dobrze. Dobrze, no tutaj odsyłamy też do recenzji Konrada Nastroa na Game Music, gdzie opisał dokładnie swoje przemyślenia na temat tej oprawy audio. Krzysztofie, czy ty masz jakiś taki, nie wiem, takie powiedzmy zawód minionego roku pod kątem muzycznym, że się spodziewałeś czegoś więcej? Tak, wiesz co, ja sobie też tak zadajesz to pytanie dzisiaj, czy tam wczoraj, żeby sobie też przypomnieć może jakiś taki zawód albo coś, co nie dowiozło w jakimś naszym personalnym oczekiwaniu takim muzycznym. Długo myślałem, też tam pisałem, że ja chyba nie mam czegoś takiego nawet, ale gdzieś mi to wskoczyło w ostatniej chwili, że tak jak mówię, mój filtr tegoroczny opiewał o takie, czy strzelał w takie tony filmowe właśnie, strzelał w taki storytelling, i walczyło o długie miejsce Planet of Lana i walczył Baldur's Gate, i właśnie tak jak sobie teraz myślę, to Baldur's Gate jest moim zawodem roku, ponieważ on jest bardzo, ja się musiałem z nim mocno zmierzyć, to nie było coś, do czego siadałem z przyjemnością, żeby odsłuchać taką, bo też w grę nie grałem, więc ja się tylko tutaj opierałem o soundtrack i włączałem go sobie podczas pracy czy podczas spaceru i miałem takie poczucie, że ja mam taki plecak na plecach bardzo ciężki i on tak każdy ten utwór walczył ze mną w jakiś tam sposób. On te, żeby też to źle nie zabrzmiało, te utwory są dobre, one są jak najbardziej skomponowane w dobry sposób i pewnie w grze siedzą może lepiej, nie? Może lepiej tego się słucha, natomiast jak to słuchałem solo i no miałem takie wrażenie, że o ile Planet of Lana mi się słuchało po prostu wybitnie lekko, wybitnie przyjemnie i tak jakby ten soundtrack był kompletny, tak tutaj cały czas miałem takie wrażenie, że co jeden utwór w Baldur's Gate 3 to jest trochę trochę jakby chce złapać srok, Borisław Slawo chciał złapać wiele srok za ogony i on nie jest taki spójny według mnie, nie jest taki charakterystyczny, a przede wszystkim nie ma tego storytellingu, o który mi chodzi. Już nawet Spider-Man według mnie miał dużo lepszy storytelling, może to też jest nieobiektywne, no bo w Spider-Mana grałem, ale no też te same porównywanie RPG-a, który jest bardzo
randomowe, jeśli chodzi o zachowania gracza, i bardzo różnie gracze grają w to, a do takiej liniowej gry akcji, no to jednak w liniowej grze akcji ta muzyka musi siedzieć bardziej, musi być mocniej osadzona i musi gracza tak jakby odpowiednio wprowadzać pewien stan, bo wymaga się od niego większego czasu, mniejszego czasu reakcji na pewne rzeczy niż w RPG-u. I ja też nie mówię, że ten soundtrack do Baldur's Gate'a jest zły, tylko tak jak mówię, on nie dowiózł w tych aspektach, w których ja oceniałem w tym roku ścieżki dźwiękowe. Mhm. Okej, okay. Super, dzięki za podzielenie się. Marcinie, a ty miałeś jakiś album, który cię zawiódł w minionym roku? No, ja miałem mały problem, bo miałem dwa tytuły właściwie, nie wiedziałem, który tylko tutaj nominować. Dwa? Wow, to coś ze mną jest nie tak. Nie, może wiesz co, może powiem tak, dwa, które dane było mi grać i recenzować. Okay. Bo. I było to albo Assassin's Creed Mirage, albo Diablo 4. Ale o ile no, Assassin's Creed Mirage słucha się całkiem przyjemnie poza grą, tak no, Diablo 4 po prostu mnie męczy zarówno w grze, jak i poza nim. Wydaje mi się, że chyba tutaj z Krzyśkiem i Konradem musimy iść na piwo i porozmawiać o Diablo 4. Poważnie. O Baldur's Gate 3. Nie, po prostu boli to. Boli mnie, bo Diablo 4 miało być moją grą no, roku 2023 i no, widziałem ją w moich nominacjach. A wyszło jak wyszło. Zapraszam do też mojej recenzji po więcej informacji. Bo koniec końców, no cały soundtrack jest bodajże też na Spotify i na mojej playliście znalazły się chyba trzy, może cztery utwory, które tak naprawdę wydaje mi się, że robią robotę i chciałoby się, żeby większa część soundtracku taka była. Tam jest bodajże motyw Jirandaj, motyw Zarbinzet i Drzewa Szeptów. A to są takie trzy motywy, które no naprawdę się fajnie słucha. Natomiast no jak połączysz te wszystkie trzy utwory, pomyślisz o nich, to no we wszystkich trzech brakuje dynamiki, brakuje jakiejś charyzmy. I teraz no zrobisz cały soundtrack, tam ponad godzinny soundtrack pełen smęciorów, no i nijak ma się to do hack and slasha, tak? Zwyczajnie po prostu wydaje mi się, że no, słychać, że Diablo bez Matta Uelmana to nie Diablo. Nie ratuje tutaj Derek Duke w utworze w menu głównym, nie ratuje Neil Acree w ostatnim utworze Confrontation, no ale tak jak powiedziałem, no to po prostu nie jest jedyny problem tego soundtracku, bo muzyce brakuje zwyczajnie też spójności i dynamiki. No, dostaliśmy smętny soundtrack do gry hack and slash i to jest no, bardzo duży kontrast, niestety. Mhm. No to faktycznie trzeba się, to jak będzie zjazd redakcji, to będzie o czym gadać. Mm-hmm. To chyba zrobimy osobny odcinek. Tak, będzie rant. Roast. Tak, fajne MMA, jeśli chodzi o Baldur's Gate'a. No, nowy Fame MMA, nowa formuła. MMA-RPG. Tak, i zaprosimy kompozytorów. Będą wirtualne te gongi. Tak, bójka z recenzentami. Tak jest. Michale, czy ty miałeś jakiś zawód w tym roku? Tak, miałem zawody dwa. I tak w skrócie, ale o jednym. Dobrze, to okej. Okay. To taki, jak miałbym z tych dwóch rzeczy powiedzieć, to Mirage. Drugi byłby Starfield, bo byłem zahypowany, ale jednak większym rozczarowaniem był Mirage, ponieważ ja od muzyki z Assassin's Creed'a po prostu wymagam i grałem większość części. Faktycznie grałem we wszystkie części, które się ukazały na konsolach PlayStation. I każda miała od początku coś w sobie i na przykład tak jak muzyka do Originsów mi też to nie do końca siadła. Tak, tutaj czułem to samo, że jakby seria Assassin's Creed daje takie pole manewru, ma taką historię, gdzie można tak dużo fajnych rzeczy zrobić, a to po prostu było poprawne i na Spotify się to broni, jest jakoś tam można sobie tego posłuchać, ale ja nie oczekuję tego od Assassin's Creed'a, jakby tu jest takie wielkie pole po prostu do stworzenia czegoś niesamowitego, że kurczę, no jakby byłem zawiedziony. Tym bardziej, że piękną epokę też i czasy.
Tak, można tak, tak. Tak, dokładnie. Zgadzam się z tym, że właśnie tak jak powiedziałeś, że jakby okres jest bardzo przyjemny, żeby stworzyć coś ciekawego, no, a dodatkowo jakby historia tej serii daje możliwość eksperymentu z nowoczesnymi instrumentami. I jakby tutaj nie było ani nic ciekawego, po prostu absolutnie, jakby tam było kilka fajnych melodii, no ale to było kilka fajnych melodii i jedno wielkie po prostu rozczarowanie. To jakoś jest zaimplementowane spoko, gdzieś tam to funkcjonuje w tym obrazie, powiedzmy, tej gry, ale to tyle, jakby zupełnie przejść, zapomnieć i to za wysokie oczekiwanie mam do Assassinów, żeby tylko było to poprawne. To tyle. Tak. Mi się marzy połączenie współpracy przy Assassinie Jespera Kidda z Austinem Wintory. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeszcze ewentualnie Sarah Schachner i to byłaby... No, jakby... Sorry, nie, tak, nie, proszę. Chodziło mi właśnie, to tak jak dobrze wspomniałeś, właśnie Austin zrobił coś niesamowitego. Ja soundtrack do Syndicator jako całość jest dla moim ulubionym soundtrackiem, bo po prostu jest bardzo inny w porównaniu, daje bardzo fajne oddanie miejsca i czasu i jakby super po prostu siedzi. Jakby to jest właśnie to, że można zrobić krok dalej po prostu. Nawet... Że zaryzykował i że tak. Wtedy studio zaryzykował. Tak, dokładnie. Jakby, a tutaj no super po prostu były możliwości, które zostały zaprzepaszczone. Po prostu od początku to było po prostu taki lawina po prostu, która została spuszczona i tyle. Jeśli mogę też coś powiedzieć na ten temat, to do tych dwóch kompozytorów dorzuciłbym jeszcze Lorne Balfe, który zrobił świetny soundtrack do trójki moim zdaniem. Ale to jest właśnie też... Assassin's Creed Mirage wydaje mi się, że jest jedną z tych gier, do której zasiadł kompozytor, który no nie ma zbyt wiele doświadczenia w branży gier komputerowych i nie do końca chyba ten temat ugryzł. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale... Tak, dobrze mówisz. Pierwszy raz miał okazję napisanie muzyki do gry. Dobrze, panowie, to ja dziękuję bardzo. Iza, czy tobie się zdarzyło, że miałaś jakiś zawód? No znowu będzie horror w moim przypadku. No więc to będzie Amnesia the Bunker. To jest najnowsza odsłona właśnie tej serii Amnesia. Cieszyłam się z początku, że o fajnie, bo będziemy w jakimś bunkrze w trakcie pierwszej wojny światowej, jest tam super w ogóle atmosfera. No ale niestety gra ma... No, poruszamy się w tytułowym bunkrze, który jest względnie małą lokacją, także gra jest w sumie krótka, fabuła też w sumie nie powala. No i wszystko trzeba eksplorację robić na szybko, bo za chwilę skończy się paliwo w generatorze i zrobi się ciemno i pojawi się potwór, który cię może w każdym miejscu praktycznie znaleźć. No można się przed nim jakoś bronić, ale trzeba to robić umiejętnie i duży plus tutaj dla twórców, że zaimplementowali nową mechanikę w Amnezji, właśnie możliwość obrony przed potworem, ale jest to na dłuższą metę frustrujące, no i trzeba powiedzieć, że sound design jest tam na bardzo wysokim poziomie, no ale przez to też gubi się tam muzyka tam, bo no praktycznie nie zwraca się na nią uwagi, albo po prostu jej nie słychać. Nie wiem, czy ona jest źle zaimplementowana, czy przykryta tym całym sound designem, czy może po prostu człowiek bardziej się koncentruje na tym, żeby unikać tego potwora i skupia się na dźwiękach przez niego wydawanych. No ale sam sound design na sucho, bo jest też na Spotify, no, brzmi całkiem nieźle, ale jednak moim zdaniem do poprzedniej odsłony Rebirth był lepszy soundtrack. No Miko Tarmia nie jest jakimś wybitnym kompozytorem. Zresztą nawet napisałam artykuł o Amnezji, że właśnie geniusz Jessica Curry, bo to, co Jessica Curry zrobiła dla drugiej części tej gry, to po prostu jest zupełnie inny poziom doświadczeń kompozytorskich i odbioru muzyki jako takiej do horroru czy jakiejkolwiek. No ale no właśnie Miko Tarmia tutaj w tej grze no, zrobił postęp w całej muzyce do tej serii, ale w ostatniej odsłonie no, ten soundtrack jednak jest poprawny, ale tak jak no mówię, gorszy moim zdaniem od poprzedniczki. No i niestety w grze się nie broni, praktycznie jest niezauważalny, więc dla mnie to było rozczarowanie ubiegłego roku. Okej, dzięki. Pablo, czy ty
miałeś jakieś rozczarowanie? Wiesz co, dobrze, że rozróżniasz rozczarowanie, a najgorsza muzyka, bo w przypadku tego drugiego rzeczy. Tak, ja sobie mówię cały czas, trzeba się naprawdę bardzo postarać, aby spieprzyć muzykę w grze. Ja jej mogę nie zauważać w grze, tak jak Iza wspomniała, że skupię się na samej grze, a muzyka gdzieś tam odlatuje, ale nie, w moim przypadku może być tak, że słucham tej muzyki poza grą i ona jest na przykład fajna, tak. Myślałem o takim zawodzie i też się nad tym długo zastanawiałem. Asasyna nie będę kopał, nie będę kopał leżącego. Michał to już powiedział, co miał powiedzieć. Mogę tylko dodać jedną rzecz, że mam wrażenie, że kolejni kompozytorzy Asasyna zachowują się trochę jak w tym memie, tak, że jak masz muzykę do scen na pustyni w grze, no to wiadomo, jakie instrumenty wykorzystasz. I w Mirażu, i w poprzednich odsłonach Asasyna jest, myślę, mniej więcej cały czas podobnie, że chodzą jakimś dziwnymi schematami, ale nie bawią się tymi dźwiękami, nie bawią się instrumentami, a tam jest po prostu duże pole do popisu. Natomiast jeśli taki mój prywatny zawód, jeśli chodzi o muzykę, to przyznam szczerze, że na początku się bałem, bo myślałem, że jak powiem swój wybór, to wszyscy mnie rozszarpią, ale jak coś, wiem, że mam tutaj dwie tarcze, które mnie osłonią. I tu no niestety by tam musiało znowu powiedzieć, że chodzi o Baldur's Gate 3. Tu już chłopaki powiedzieli większość rzeczy, ja mogę tylko dopowiedzieć, jaki ja mam problem z tym soundtrackiem. To nie jest zła muzyka, tak, dobrze mi się tego słuchało, tylko problem z tym mam taki, że ta muzyka nie ma swojej własnej tożsamości w sumie. Ja mam takie wrażenie i miałem takie wrażenie słuchając tego albumu, że słucham kolejnego dzieła Borisława Slavova do Divinity, że on po prostu tworzy swoją muzykę jakoś taśmowo i przy okazji stworzył, nie chcę powiedzieć odpady, tak, ale stworzył po prostu jakieś dodatkowe utwory i po prostu wrzucił je do Baldura 3. I takie miałem głównie wrażenie, że ta muzyka jest taka, jakbyście mnie ją puścili poza grą, momentalnie bym powiedział, że to jest ok, że to jest Borisław Slavov i że to jest Divinity, że to nie jest Baldur's Gate, to jest Divinity. Konrad może to potwierdzić, że są tam chyba dwa albo trzy takie utwory, które zostały wręcz żywcem wyjęte z tej serii. Są tam takie melodie, które mocno przypominają Original Sin, zwłaszcza dwójkę. Mam takie wrażenie, dlaczego skoro Divinity jest takim dość też dużym dziełem muzycznym, czemu wzięli Borisława do drugiego dużego dzieła, które dzieje się w zasadzie w bardzo podobnym settingu? Czy to nie bali się tej wtórności, która jest jednak wyczuwalna, tak czy tak? No tak, ale Borisław jest audiodyrektorem w Larianie. No i to jest problem. No i to jest problem. Może powinien po prostu komuś, nie, zająć się, jeśli jest w game developingu, znajduje się gdzieś wyżej w hierarchii, może powinien, nie wiem, zatrudnić osobę, która zajęłaby się tworzeniem muzyki, on byłby, nie wiem, nadzorowałby tę pracę, no trudno mi powiedzieć. No tak czy inaczej, no, mówię, ja miałem, słuchając tego albumu, miałem wrażenie z kolejną taką taśmową produkcją Borisława. I w sumie to jest taka tylko moja uwaga. No dobrze. Ale mimo wszystko z tymi pozytywnymi akcentami myślę, że można śmiało zakończyć rok 2023 za jakby powiedzmy udany. Czy to był kolejny krok ku stronę lepszej jakości, nowym pomysłom, kompozytorom, kompozytorkom, które mogą też zaistnieć? To się okaże pewnie w 2024. Ja liczę na to, że troszeczkę zwolni odrobinę ten pociąg zwany, że tak ujmę, studiami, które tworzą rozrywkę, ale nie taśmowo, ale też z pasji do gier i z pasji do muzyki, że będziemy mieli więcej niezależnych produkcji, które też zaistnieją w tym roku, też pod kątem oczywiście muzycznym. No i też wszystkim dużym produkcjom życzę wszystkiego najlepszego i chyba wszyscy się pod tym podpisujemy i też trzymamy kciuki, żeby muzyka do gier dalej się rozwijała
tak jakbyśmy sobie tego indywidualnie życzyli. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję wam dzisiaj, że poświęciliście tyle czasu i podzieliliście się swoimi przemyśleniami na temat albumów, które rozkochały może was na nową muzykę do gier, bądź może zainspirowały do tworzenia na boku własnej muzyki. A dziękuję też wam widzom, słuchaczom i słuchaczkom za słuchanie podcastu Słuchaj Gier za rok 2023. No z Pawłem szykujemy dwa premierowe nowe odcinki podcastu Słuchaj Gier już w formie wideo, tak więc wyczekujcie, za niedługo pewnie coś więcej powiemy, pokażemy. Z tego miejsca w naszym wirtualnym studiu chciałbym podziękować Pawłowi Dębowskiemu. Mieliście okazję przesłuchać 78. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Zapraszamy was do subskrybowania, słuchania kolejnych starszych odsłon. Dziękujemy, że jesteście. Pamiętajcie, słuchajcie gier. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.